Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w grze Brawlhalla! Takie śmieszne przywitanie. Jest to seria darmowe gry na Steam. Bardzo clickbaitowa, specjalnie tak jest, jeszcze takimi, wiecie, dużymi literami darmowe napiszę. Jest to gra, oczywiście darmowa, jakby bijatyka, ciężko to nazwać. Tu chodzi o to, że gracze walczą między sobą. W sumie grałem w to może 5 minut przed nagrywaniem, ale podoba mi się. Jest naprawdę fajne. Free for all czy strikeout friendly? Może friendly, bo jak było free for all, to porażka straszna. Kim by tu zagrać? No, na pewno nie... A może Kosa? To fajnie wyglądasz. Coś tu możemy zmienić tobie? Chyba nie. A tu kolor? No jak śmierć, to taki niebieski jest w sumie spoko. A tu masz pistolet? Ty, o proszę. Dobrze, ready for battle, see. Gdzie jestem? To ja jestem ten. Ej, gdzie jestem? Trudno. Aha, jestem niebieski, dobra. I to trzeba się nawalać, tak po prostu, nie? Ej, halo, coś stanęło. No, jestem nowym graczem, to ja, it's me. I nie wiem, co tu się powinno robić, ale gra wydaje się fajna. Gdzie ja jestem? Aha, to ty nie jestem, dobra. Tam jest broń, widział. Kurwa, tam jest broń. Żajzę! No. Kaj, ty tam mnie poszłeś. No. Weszłem! Co to jest? Oczywiście fajne. O! Nie no, ta broń to znowu. Ja w ogóle strzelam w kogoś, trafiam coś? A! O, mi zapierdzielił gonga. To są jacyś prograszy widać, ale wow. Znaczy, no gra i tak czy siak mi się podoba, nie? Po prostu, to jest fajne. Już mi wpierdziel dajesz, no. O, umarł jeden. Bardzo dobrze. Szu. Znaczy, nawet nie wiem, czy ja coś robię im w sumie. Ja muszę celować! Szu. Tak, gra jest fajna, ale ja to za cholerę nie ogarniam, co się dzieje. Nie, aha, ja już umarłem, wszystkie moje życia pozostały. To już wiem chyba na szczęście kolegę. Znaczy, ja wyjdę stąd. Bo... Kurczę, jednak chyba wiem, o co tu chodzi. Free for all zagramy, każdy na każdego. Kor? Może kamień? Kamień będzie spoko. No, kamień będzie spoko. Kolor kamienia zmienimy. Kamień będzie już gręgrowy. Ale plus tej gry jest na pewno taki, że bardzo szybko szuka gier, więc... Ready for battle, see. A to jest poczekalnia, dobra. Dobra, jesteśmy gotowi. Core, Orion, Ada, Core. A, dwa kory będą. No dobra, spoko. Nie robię wielkiej różnicy. 3, 2, 1, brawl! A masz ty! No i patrzę, jak ja walczę ręką, nie? Ujej. Szło lepiej, nie? Mówię. Nie. Ja latam. O. To nie. A, przeżyłem. Uf. No powiem wam, dobrze jest, bo gościu dobrze gra, a ja go odciągam. No więc jest dobrze. Nie robię tyle czego, tylko nawalam. Jak mnie zgwałcił. Wall, zabiłem!
A nie, to on mnie zabił. No dobra, może to. Może to on mnie zabił. Aha, bo to nie jest drużyna. To jest ROOOOOOOL! Ten kor minus 4 to ja jestem. Dobra, ale gra jest fajna. Mi się podoba, tylko nie rozumiem jej, ale jest fajna. O, jest. Myślałem, że to ja go tak w kosmos wywaliłem wtedy. Ale to dobra, chyba już rozumiem, dopiero po 10 minutach gry, co tu trzeba robić. Shiftem ją, shiftem! Woo! Mało życia, ty. Puść mnie. Fuck, ty! Tam był dobry. O, mamy młot. Może coś tam to da. Może ten kor jest złym czempionem. Jezus. Wow. Gdzie jest? Który ty? Aha, to dobra. Zabiłem? Co ja mu zrobiłem właśnie? Ale... Kupa mu sprzedałem na krawędzi, ty. To dobre to jest! Ja chcę więcej! Nie, ale taka wiatyka całkiem spoko jest, tylko bardzo dynamiczna, trzeba naprawdę ogarniać. Nie jestem ostatni. Jak tam pierwszy taki meczek, to w sumie. Co mnie rzuciłeś? Dobrze. Podnieś to. Ale nadal nie jestem ostatni. Ale to chyba nie ten kor, to inny kor bym zabił. Myślałem, że ja. Plan był dobry. Jeszcze raz. A miałem trzecie miejsce razem z nim. Klask. Klask. Kor jest fajny, kor mi się podoba. Ale ta Ada, co ona odpierdzielała, dobra. Ups. Zamknij papę. Kurwo. Ale napisałem GG. Napisałem zamknij papę. GG. Szmato. Next, dobra. Sorry. Dobra. To jak nie kor, to może ty. Taki samuraj. Ale to ty też gry growe, nie? Czemu nie mogę. A, mogę, dobra. Hattori. C. Kontrolsy są różne, w sumie nawet trzy. Na jednej klawiaturze mogą sobie grać jakimś cudem. Jeśli klawiatura pozwala na takie multi kopanie. No przecież już ich tam wszystkich zabijałem. O, Hanamura kappa. 3, 2, 1, brawl! A, to brawl. Bo to się za brawl, halla, nie? Tam mam broń. Wyszło, nie bijesz mnie. Prawie go zabiję. Zabiłem go. Ej, ja go zabiłem, ja go zabiłem. Dałoby mu, wiecie, rozwalić jego skakanie, to wtedy też go wywalimy tak jak poprzednie. No właśnie tak jak ona mnie wywaliła.
Pięknego. Mimo że przeciwnik to i tak szanuje. Weźmiemy bombkę. I bombką wrócimy. Gdzie jestem? Dobra. Ja wyleciałem? Nie, nie wyleciałem, ale kurde dobry gościu jest tutaj ten. O, wyszedł. Rage quit, tak jak ja zrobiłem kampa. Gdzie jestem? Dobra. Jak ty tak rzucasz moim kosztem? No ale zabij go też, no! Niech wypadnie, no! Gręgrowe. Obroń. Ha! Czemu ja spadłem? Halo, nie ślizgaj się tu. Kombosa tam złożyłem. O, jak zrobiłem pięknie. O Jezus, jak pięknie. Pięknie, ty, Albert, ładnie. Łooo, to ja? To ja go nie przybyłem. Sorry. Nie wiem co klikać, klikam wszystko, no. Ha. 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 Ninja. No, Albert, wskocz tu. Nie. Nikt nie umie. Mucha wypierdala z ekranu tu. O, ale sentinela zwaliła. To ja spadłem. Ale nie, gra jest mega fajna, naprawdę. To polecam, to jest fajne. Bro, halo! Nie! Mentorza, bomba. Dobra, żyje. Powiedziałem, że żyje, no nie. Ale ta gra mnie do szału doprowadza po prostu. Znaczy jest fajna, ale za dużo się tu dzieje trochę. Dobra. Prawym go wykończ, no! Nie dobrze. Oj, to mnie wykończyli. Ale nie jestem ostatni, czyli nie jestem Bobem, coś tam robię. Trzech zabił, to nie, to jakiś pros jest. Który ty masz level? Który ty masz level w ogóle, halo? Ale byłem trzeci, no. Brawo ja. Sage G. Next. Level up? Nie level up. Myślałem, że level up. Dobra, ale my w sumie już nie chcemy więcej grać. Gierka jest naprawdę fajna. Jak na darmową grę na Steama, no to muszę wam powiedzieć, WoW robi wrażenie, naprawdę. Tu jest jakiś level, system inwentory, system rozwoju postaci. No myślę, że to jest całkiem spoko. No jak to w darmowym tytule nie zabrakło sklepu. No ale tutaj to wybaczam, bo tytuł jest naprawdę genialny pod względem gameplayu i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że tutaj z czystym sumieniem mogę dać spokojnie ocenę 7 na 10 za tą grę. Tak, bo zasługuje na to tak po prostu. Także no, zachęcam do pobierania, do sprawdzenia. Ja się z wami teraz żegnam i co? No, mam nadzieję do zobaczenia w Brawlhalli. Cześć!